witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest nasz drugi live i zrobię krótkie wprowadzenie. Spotykamy się na Instagramie Oshi w ramach projektu Walcz, Zwyciężaj, Żyj. Prowadzimy akcję Ej, wszystko ok? Akcję, która skierowana jest do nastolatków, do ich rodzin, w której to akcji spotykamy się ze specjalistami zdrowia psychicznego i rozmawiamy o różnych ważnych rzeczach dla dzieci i nastolatków. Cały projekt i akcja jest współorganizowana i koordynowana przez Fundację Oshi we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. I obie te organizacje aktywnie poszukują, zapraszają, zachęcają do tego, żeby nas słuchać, żeby nas oglądać, a także zapraszają specjalistów do tego, żeby ze mną, póki co ze mną, zobaczymy czy z kimś jeszcze, rozmawiać. Dzisiaj się spotykamy z panią Magdaleną Skuzą-Singh, która jest psychologiem, socjologiem, psychoterapeutą. I może nie każdy to jakoś, nie dla każdego to będzie miało znaczenie, ale psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i psychoterapeutką dialektyczno-behawioralną, pracującą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami. I tematem dzisiejszego spotkania będzie, no za chwilę to rozszyfrujemy, dołki, górki, depresje, jak sobie z nimi radzić. I skromnie dodam, że ja się nazywam Bartek Taurogiński, jestem lekarzem, psychiatrą i razem z Magdą będziemy dzisiaj rozmawiać i ja chyba też wtrącę swoje trzy grosze. Mam nadzieję, dziękuję za przywitanie i ja też odwdzięczę się tym samym, witając Ciebie jako gospodarza dzisiejszego spotkania. I mam nadzieję, że też i Państwo się dołączą do tej, i nasi obserwatorzy i uczestnicy do tej naszej dyskusji dzisiejszej i jakieś pytania będą mogli nam zadawać i komentarze. Zapraszamy na czat, zapraszamy do tego, żeby zadawać nam pytania. Z chęcią na nie odpowiemy, jeśli tylko takie się pojawią. Dobrze. Magda, to o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać? Pomóż mi rozszyfrować ten tytuł. Dołki, górki, depresje. Będziemy rozmawiać o tym, jak się czujemy. Będziemy rozmawiać o naszym nastroju i o naszych emocjach. Także temat jest uniwersalny, dotyczy każdego z nas bez względu na nasz wiek. I będziemy rozmawiać też o pewnym takim kontinuum. Tak gdybyśmy sobie wyobrazili pomiędzy naszym nastrojem, który jest, mówimy, taką górką, czujemy się świetnie, pomiędzy trochę dołkiem, kiedy czujemy się gorzej, pomiędzy nimi jest jeszcze taki wyrównany nastrój, kiedy powiedzielibyśmy, jest ogólnie okej, kiedy jesteśmy na górce, powiemy, jest okej, jest super, ale kiedy jesteśmy w dołku, może nam się w ogóle nie chceć mówić, a kiedy mamy, to czasem może nam się nawet nie chcieć żyć. I będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak, czym się różni jeden stan od drugiego, ale też jak łatwo jeden w drugi może przechodzić. Z jednej strony, kiedy jest to czymś naturalnym, ale z drugiej strony, kiedy jest już dla samych nastolatków, dla dzieci, dla młodzieży, ale też dla ich bliskich, powodem do niepokoju, kiedy szukać pomocy. No tak chyba o tym. To ja już bym Cię w sumie prosił o krótką rozmowę. Jakbyś zobaczyła różnicę, może warto to wyjaśnić, pomiędzy tym, jak my rozumiemy, czym jest emocja, a tym, czym jest nastrój, bo wydaje się, że to często się jakoś miesza, albo może nie być jasne, co my mamy na myśli jako terapeuci, kiedy mówimy o emocjach, kiedy mówimy o nastroju. Czy da się to jakoś spróbować, nie wiem, zróżnicować? To jest bardzo dobre pytanie. Najprościej wydaje się, że zróżnicować to troszkę skalą i wielkością i wyobrażając sobie zbiory, tak jak w matematyce. Nastrój byłby wtedy takim szerszym pojęciem,
na nasz nastrój składają się różne emocje, które czujemy, które się dzieją w nas. Tak? Emocja to taki proces, to nie jest, no jakby moglibyśmy to, co chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, że emocja to nie rzeczownik, nie rzecz, ale raczej taki czasownik, coś, co w nas się dzieje. I właśnie nasilenie emocji, jakby rodzaj tej emocji, więc nastrój rozumiemy jako szersze pojęcie i w nastroju emocje jest właśnie takim szerszym pojęciem, takim klimatem emocjonalnym, w jakim sobie funkcjonujemy. Taki klimat. A nasze emocje to zmieniająca się pogoda. Super. Właśnie. To jest ta metafora, która do mnie zawsze przemawiała, nie? Że emocja to jest trochę taka aktualna pogoda, klimat, który panuje w moim życiu, to można by przyrównać do nastroju. To trudne, że ten nastrój też się będzie zmieniał. Natomiast nastrój zazwyczaj jakby trwa, jakby jego czas trwania jest nieco dłuższy. Natomiast emocje mogą bardzo szybko się zmieniać i to mogą być kwestia kilku minut, kilku godzin, wielokrotnie w ciągu dnia. Nastrój też może zmieniać się wielokrotnie w ciągu dnia i wtedy najczęściej taka osoba, gdzie ten nastrój jest bardzo zmienny, zaczyna być jej troszkę trudno. Tak, jest to tak męczące. Tak. A emocje? Emocja to taki bardzo złożony proces, na który składa się to, co jakby czujemy. I to jest ta taka najbardziej nieuchwytna część, czyli jakby co czujemy, kiedy mówimy, że czujemy miłość, albo czujemy radość, albo czujemy lęk, mówimy, czujemy tak jakby emocje, wiemy, że to jest ta emocja, poznajemy ją po tym, jak reaguje nasze ciało. Serca, napięcie albo rozluźnienie mięśni, wyraz naszej twarzy, oddech, fizjologiczny składnik, fizjologiczne procesy składające się na emocje. To, co myślimy, składa się też na emocje, czyli jakie są charakterystyczne myśli typowe dla danej emocji. Impulsy do działania, jakie się pojawiają. I taka zachęta, jeśli mamy trudność z określeniem, jaką emocję odczuwamy w danej chwili, bardzo warto przyjrzeć się wtedy, jaki mamy impuls. Czy chcemy czegoś uniknąć, schować się, wycofać, czy chcemy atakować, czy chcemy się do tego zbliżyć, czy chcemy podjąć jakieś ryzyko. Jakby jeśli trudno nam rozpoznać emocje, to przyjrzyjmy się swoim impulsom. Tak? I to jest taki cały proces. I oczywiście też to, jakby co robimy w danej chwili, jakby nasze takie działania, czasami właśnie automatyczne, składają się na emocje. A przy okazji dzisiejszego tematu, jak myślisz, o których emocjach powinniśmy porozmawiać w szczególności? Przy okazji tych górek, dołków, depresji, to w zasadzie o jakich emocjach my mówimy? Myślę, że przede wszystkim jakby w tej tematyce dobrze byłoby skupić się na smutku i na lęku, na strachu. Także, ale ten smutek i lęk to są takie dwie emocje, które są dobrze ze sobą zaprzyjaźnione. Często współwystępują, są obecne, dodatkowo lubi do tego duetu dołączyć się trzecia emocja, poczucie winy. To są jakby takie, myślę, że taka trójka bolesnych emocji. Myślę, że to są... One by, rozumiem, odpowiadały za dołki. Czyli smutek, lęk, poczucie winy, mamy dołek, mamy obniżony nastrój, jeśli te emocje dominują w naszej pogodzie. A jakich emocjach byśmy rozmawiali, jeśli chodzi o górki? A jeszcze, zanim przejdziemy do górek, bym zastanowiła się nad tym takim jakby równiną, na której jest, tak? Emocja spokoju, poczucia spokoju, o której bardzo rzadko mówimy. Ciekawe. Spokoju, poczucia spokoju, warto na nią zwracać uwagę.
ponieważ ja pracując z młodzieżą, z dorosłymi, często mamy tak właśnie tendencję taką, dostrzegania górek i dołków, ale nie dostrzegamy tych równin, które są pomiędzy nimi, nie? I jakby nie uczymy się dostrzegać, doceniać też tego poczucia spokoju, które mamy. Więc bym przechodząc z dołków przeszła przez równiny w postaci poczucia spokoju, ale wchodząc na górki będzie to radość, poczucie szczęścia, satysfakcja, takie przyjemne pobudzenie, pchające nas, dające energię, miłość. Tak, takie poczucie błogości pewnie znane nam. No, to są takie górki pewnie. Ja właśnie sobie uświadomiłem, że takie przyglądanie się emocjom i sprawdzanie, co czuję i trochę takie mapowanie tych emocji w zasadzie pozwala nam określić też, w jakim jesteśmy nastroju. Trochę wygląda na to, że dany nastrój, czy jest obniżony, czy wyrównany, czy podwyższony, tak jakby miał różne mapy emocjonalne, prawda? Jakby tam były w szczególny sposób różne mapy, różne emocje z nimi powiązane. Ja tutaj dodam do tego jeszcze, że to przyglądanie się swoim emocjom, umiejętność ich rozpoznawania, jakby zaczynając od tych tylko trzech stopni, żeby określić, czy jesteśmy w górce, czy jesteśmy w dołku, czy jesteśmy na tej równinie. Na równinie. Na tej równi jest bardzo przydatne dla nas, jakby, żeby utrzymać równowagę i żeby nauczyć się, zwiększyć taką samą świadomość i też radzić sobie z emocjami. Szczególnie zwłaszcza, kiedy jesteśmy w dołku. Dlatego, że kiedy jesteśmy w dołku, to pod wpływem emocji bywa tak, że nasze postrzeganie świata nie do końca odpowiada temu, jak świat rzeczywiście wygląda. W silnych emocjach, trudnych, takich bolesnych, często dochodzi do czegoś, co nazywamy takim zawężeniem perspektywy, czyli że skupiamy się na zagrażających nam rzeczach, skupiamy się na negatywnych informacjach. Bywa tak, że obwiniamy się, że szukamy dowodów na nasze negatywne myśli, na nasze katastroficzne myśli, że jakby takie pozytywne, przyjemne informacje odbijają się od nas, ponieważ dominacja tego negatywnego nastroju, obniżonego nastroju, towarzyszącemu temu poczucia lęku, jakby jest czymś, co jest dosyć naturalne dla naszego mózgu, ponieważ po prostu dla przetrwania. Jakby my, żeby przetrwać jako gatunek, musieliśmy być czujni, musieliśmy być ostrożni, stąd te wszystkie emocje, które wzbudzają w nas takie właśnie ostrożne działania, unikanie, chowanie się, też poczucie zagrożenia wywołują. Więc pod wpływem takich emocji będziemy przesadnie skoncentrowani na informacjach takich trochę negatywnie potwierdzających to, jak się czujemy, że faktycznie ze mną może być coś nie tak, świat mi nie sprzyja, nic dobrego mnie nie czeka i jesteśmy w tym przekonani. Kiedy jesteśmy na górce, z kolei nasze myślenie też może być trochę zniekształcone. Jak jesteśmy wysoko, gdzieś na jakiejś górze, powiedzmy w Himalajach czy nawet Alpach, możemy być w tak dobrym nastroju, tak, nie wiem, pewni siebie, czuć się tak bezpiecznie, taką mieć satysfakcję, że ignorujemy troszkę ryzyka, ignorujemy zagrożenia. To tak bywa. Natomiast taki, powiedzmy, górka na poziomie Bieszczad, Tatr będzie całkiem bezpieczna. Badania pokazują, że przy takich emocjach pozytywnych, przyjemnych, ale nie skrajnych emocjach, takich jakichś maniakalnych, ale w takich przyjemnych emocjach nasze myślenie zazwyczaj nie jest zniekształcone. Tak? Czyli w miarę postrzegamy dobrze rzeczywistość, jaka jest. Taką, jaka jest. Przy obniżeniu nastroju i przy silnych, bolesnych emocjach nasze myślenie się zniekształca i patrzymy bardziej negatywistycznie i to wyjaśnia mniej więcej dlaczego, kiedy ktoś próbuje nas pocieszyć, mówiąc, ej, przecież wszystko okej, nie jest tak źle, popatrz na to z mojej perspektywy. To może nie pomagać. Możesz trochę o tym więcej powiedzieć? Dlaczego taka pociecha pod tytułem ej, nie smuć się, wszystko gra w ogóle, don't worry, be happy, prawda? Czemu to nie działa? Albo jaka jest tego konsekwencja?
Tak, to jest też bardzo trafne, bardzo cenne i myślę, że tak jak tutaj jesteśmy obecni i osoby, które nas obserwują, czy dołączają, czy będą, to prawdopodobnie większość z nas ma takie doświadczenie, że kiedy czujemy się smutni albo odczuwamy lęk, ale przede wszystkim taki smutek, jesteśmy w dołku i ktoś przychodzi, żeby nas pocieszyć, czyli trochę wyciągnąć z tego dołka, pokazać jasną stronę świata, to na nas to nie działa. Dlaczego? Bo przede wszystkim czujemy i myślimy, postrzegamy to jako brak zrozumienia. Gdybyś rozumiał, przez co przechodzę, gdybyś wiedział, przez co przechodzę, co się ze mną dzieje, co ja czuję, to byś tak nie mówił. Albo jestem smutna, bo straciłam relację z kimś, nie wyszło coś, co planowałam, a ktoś mówi, słuchaj, będziesz miał kolejne szanse. Ale mi to nie pomoże. Dla mnie ważne jest to, co straciłam. Dla mnie to powoduje naprawdę ból i cierpienie. Wobec tego, kiedy ktoś próbuje mnie pocieszyć, pokazując, że jeszcze będzie lepiej, albo że to, co mi się dzieje, nie jest takie straszne, to ja mam poczucie, że on mnie nie rozumie i że to, co przeżywam, jest nieważne. Więc większe ryzyko jest, że jakby nie wejdę w to, będę się chciała odsunąć od tej osoby, albo będę próbować ją przekonać, że ja naprawdę cierpię. I moje emocje będą się nasilać, czyli on nie będzie próbował pocieszyć, a mój płacz będzie się jeszcze wzmagać, mój smutek będzie się nasilać. Dlaczego? Dlatego, że dodatkowo dojdzie poczucie, że on mnie nie rozumie. Wobec tego nazwalibyśmy, ej, wszystko okej, pułapką pocieszania. Ale z drugiej strony, jeśli podejdzie do mnie i zapyta, ej, czy wszystko jest okej, to zaprasza mnie do podzielenia się. No tego, prawda? Zaprasza do podzielenia się. I wtedy wspólnie, kiedy mam szansę, kiedy jest zainteresowany tym, co mi się wydarzyło, co czuję, kiedy powie, hej, to ja wszystko rozumiem. Rozumiem, że jest ci smutno, bo straciłaś przyjaciela. Rozumiem, że jest smutno, bo nie dostałaś się do szkoły, do której chciałaś. Rozumiem, że ci smutno, bo nie mogłaś gdzieś w czymś uczestniczyć, albo coś innego się stało. To ma sens. Twój smutek, twoje emocje mają sens. I kiedy to słyszymy, to już jest jakby, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, których potrzebujemy, poczucie bycia zrozumianym. Tak? I ja tutaj może użyję takich dwóch terminów, mniej Państwu znanych, ale przydatnych. Kiedy jakby próbujemy kogoś pocieszyć, troszkę tak jakby pomniejszając, czy zmniejszając znaczenie jego uczuć, jego przeżyć, pokazując, że myli się troszeczkę i żeby zaczął myśleć inaczej, to możemy niechcąco go unieważnić. Czyli tak jakby dać mu do zrozumienia, słuchaj, to co czujesz, albo on może tak odebrać, że to co czuje jest nieważne, że może już czuć się inaczej, albo powinien. Kiedy z kolei wykazujemy zainteresowanie i używamy tego właśnie super hasła, ej, czy wszystko jest okej? Opowiedz mi, co u ciebie, co się dzieje, co przeżywasz, albo widzę, że coś się dzieje, to dajemy jakby tej sobie szansę, otwieramy przed nią nasze zainteresowanie do opowiedzenia o swoich przeżyciach. Pokazujemy, że słuchaj, i jeszcze mówimy wtedy, to ma sens. Jestem zainteresowany dla ciebie, to jest okej. To jest okej, tak się czuć. To uprawomocniamy. Jakby pokazujemy, że jej doświadczenia mają sens, są prawomocne. I to jakby jedna z takich ważniejszych rzeczy, ważniejszych sposobów reagowania na emocje innych. Zwłaszcza, kiedy ktoś jest w dołku. To jest bardzo istotne. Mnie jakoś od razu pociągnęło w stronę tego, żeby porozmawiać o tym, że wydaje się, że dla wielu osób być smutnym to nie jest okej. Mm-hmm. I może dobrze byłoby, żebyśmy zobaczyli, co to nam robi, jeśli żyjemy w świecie, w którym być smutnym nie jest okej. Czy to jakoś nie wpływa na nas, że gdy jesteśmy smutni, to wtedy pojawiają się takie głosy, że coś z nami jest nie tak i my nie powinniśmy być smutni. Mm-hmm. Można sobie zadać pytanie, ale w sumie dlaczego nie powinniśmy być smutni? Mm-hmm. I znowu, dzisiaj jakby dostajesz tytuł mistrza pytań, bo wydaje mi się, że to są bardzo ważne pytania.
I zróbmy małe ćwiczenie w wyobraźni. Wyobraź sobie, że jesteś tutaj ze mną i Państwo też uczestniczycie i nagle widząc mnie zaczynacie dostrzegać, że wyraz mojej twarzy się zmienia, może dostałam gdzieś jakąś wiadomość, pojawiają się łzy w kąciku ust, w kąciku oczu i nagle zaczyna być, widać, że jestem smutna, że jest coś dla mnie bolesnego. Co by to u Was wzbudziło? Jakie emocje? Mogę odpowiedzieć? Okej. Okay. No to może dlatego, że jestem terapeutą, ale moje pierwsze impulsy są takie, żeby pytać, co się stało. I moje impulsy są takie, żeby podejść, spojrzeć w oczy, położyć rękę na ramieniu i spytać, co jest grane. Ale mi też jest smutno, jak widzę ciebie smutną. Mi się też robi smutno i jak widzę, w ogóle często jak widzę płaczące osoby, to mi się samemu chce płakać. A nie masz takiej myśli, takiego czegoś, że chciałbyś coś zrobić, żebym mogła przestać płakać, żeby mój smutek się skończył, żebym już wróciła na tą równinę spokoju? Może trochę mam. Może jest coś takiego, że jest też takie pragnienie, żeby ciebie z tego smutku wyciągnąć. No tak, z pewnością. Jest. I tak naprawdę my jesteśmy w ogóle bardzo daleko od siebie, ale gdybym była blisko ciebie, gdybyśmy byli w tym samym pomieszczeniu, to moje silne emocje, moje cierpienie by u ciebie mogło wzbudzić pewien taki dyskomfort. To znaczy nie to, że niekomfortowo, nie fajnie chcesz uciec, ale patrzenie na ból i takie cierpienie bliskiej osoby, a zwłaszcza jeśli osoby są blisko ze sobą, jest bardzo trudne. I wyzwala u nas samych pewien rodzaj smutku i bólu, więc naturalny sposób jest, że chcemy temu ulżyć i chcemy to zmienić. Więc kiedy widzimy takie zatroskanie, widzimy smutek, widzimy obniżenie nastroju, widzimy bolesne emocje, to nasz często bardzo pierwszy impuls to jest taki, żeby zmienić. Zwłaszcza jeżeli my sami mamy trudność z wytrzymywaniem emocji innych. I to bywa taka druga pułapka, w jaką często wpadają rodzice względem swoich dzieci. Naturalnym jest, że rodzice zazwyczaj dążą do tego, żeby pomagać swoim dzieciom, troszczyć się ich takie dobre samopoczucie i nie chcą widzieć ich w cierpieniu, w bólu, w smutku. Więc kiedy pojawiają się takie emocje, widzą ten smutek, widzą jakiś ból, widzą zatroskanie, to właśnie starają się pocieszać, starają się zachęcać do wychodzenia z tego, starają się skrócić ten czas trwania tej emocji, jak tylko się da. Bo dlaczego też? Dlatego, że samemu trudno to wytrzymać, że ktoś cierpi. Nie? Więc jeśli chodzi o smutek, to jest to taka emocja, którą kiedy widzimy u kogoś, i uruchomi to nasze emocje, to mamy taki pierwszy impuls, żeby to zatrzymać, bo to dla nas nieprzyjemne. Czasami wzbudza w nas się poczucie winy, czyli dodatkowa emocja, że nie pomagamy tej osobie, a powinniśmy. Więc patrzenie na kogoś smutnego, jakby bycie z nim jest trudne, ale znowu i na to mamy rozwiązanie, i na to mamy sposób. Dlaczego? Dlatego, że każda emocja ma swój sens, każda emocja ma swoją przyczynę. Jeśli o tym pamiętamy, że jeśli ktoś odczuwa smutek, a smutek najczęściej odczuwamy z powodu jakiejś straty albo postrzegania, że możemy coś stracić, czy to jakąś relację, czy szansę na coś, czy wiąże się też właśnie z tym, jak sobie wyobrażamy jakąś sytuację, jak ona może się skończyć, wiąże się z tym, jak oceniamy swoje szanse na coś, jakiego doświadczamy poziomu energii życiowej, to wszystko może wiązać się ze smutkiem i prowadzi do smutku, to jeśli złapiemy, że ma coś swój sens i ta emocja tego smutku ma też swój sens, to smutek tak ewolucyjnie po co nam służy? Służy nam do tego, żebyśmy się zatrzymali w czymkolwiek robimy, i w pewien sposób zwrócili się ku sobie i przeżyli tę swoją stratę. Tę swoje coś, co możemy stracić, straciliśmy, jakąś to, za czym tęsknimy.
żeby przeżyć to, tak? Mówimy taką, czasami używamy o takim, że mamy wiążeć to z jakąś taką żałobą za czymś, że jest coś smutnego dla nas i potrzebujemy po prostu to przeżyć. Więc smutek jest bardzo naturalną reakcją takiego wycofania się na chwilę z różnych aktywności angażujących, zwrócenia się bardziej do siebie i przeżycia tego. Przeżywanie smutku, przeżycie tego smutku bywa, użyję takiego słowa, oczyszczające, uzdrawiające, pomaga sobie położyć, pomóc, pomaga sobie odłożyć coś, pożegnać, zamknąć, uświadomić sobie, co jest dla nas ważne. Smutek jest absolutnie normalną, naturalną dla nas wszystkich emocją. I on jest. I tutaj bym zachęcała właściwie wszystkich, młodzież, dorosłych, wszystkich, kiedy następnym razem będziecie w towarzystwie bliskiej osoby, która, czy w waszym towarzystwie przy was będzie ktoś, komu jest smutno i dzieli się tym waszym smutkiem, to najlepszą rzeczą, jaką możecie dla niej zrobić, to jest być przy niej, nie pytać za dużo, nie pocieszać za dużo, powiedzieć jestem, nie? Możesz mi opowiedzieć, ale pamiętaj, jestem przy tobie. Daję ci moją obecność, moje towarzystwo. Cierpisz, jest ci smutno i dlatego jestem przy tobie. I nic więcej. Nie? Smutek, jakby ta emocja ma wraz... To jest bardzo ciekawe. Czasami myślimy, że jak ktoś będzie płakał, będzie się smucił, to się nigdy nie skończy. Mamy takie wyobrażenie, zapłakać, nie wiem, przez najbliższy rok. Smutek to jest taka emocja, która wraz z przetwarzaniem się, ona się redukuje, ona się zmniejsza i wychodzi się z tego smutku. Więc gdybym miała, chociaż nie daję zazwyczaj rad, ale jedną wskazówkę dać taką, kiedy następnym razem ktoś w naszym towarzystwie będzie smutny, a chcemy go wesprzeć, wystarczy powiedzieć, jest ci smutno, cierpisz i dlatego jestem tu dla ciebie. I tyle. Okej? Więc smutek jest, jakby o takim smutku, mówimy tutaj o tym dołku, tak? To jest czymś zupełnie adaptacyjnym. Ale też nie wiem, czy do tego mamy też dojść, ale jest pewien poziom smutku, kiedy jestem tu dla ciebie, już dobrze, żeby wiązał się z jakimś działaniem. Nie? Dobra, wróćmy do tego. Rozumiem, że mówisz, Magdo, o tym, że czasem smutek jest tak duży, że w zasadzie już trudno o nim mówić, że wciąż jest smutkiem. Tak. Ale tak. Być może staje się depresyjnym nastrojem, albo staje się depresją. Depresją, dokładnie tak. I tak jakby znowu byśmy powiedzieli, że za profesorem Kąpińskim, że zdrowie psychiczne jest kwestią ilości, a nie jakości, że znacząco jakby osoby smutne od niesmutnych różnią się nie czymś specjalnym, tylko ilością emocji, jakie mają, tak? Ilością smutku. Więc kiedy ten smutek trwa długo, dłużej niż 2 tygodnie, jest takim głównym stanem emocjonalnym, główną emocją, a nastrój jest właśnie obniżony przez 2 tygodnie z rzędu, kiedy towarzyszy temu ogólnie zniechęcenie do życia, apatia, smutkowi, czyli nasilającemu się smutkowi, nasilącemu spadkowi w dół, towarzyszy też coraz mniejsze odczuwanie przyjemności, czyli jest coraz mniej górek, coraz mniejsza szansa na górek, na górki. Jeśli jest zmniejszone odczuwanie przyjemności, to jest mniejsza chęć na robienie przyjemnych rzeczy. Jeśli mniej robimy rzeczy, które sprawiają przyjemność, to jest mniej energii życiowej, co wiąże się też z naszym stanem fizycznym. Mamy mniej sił. Możemy spać, być bardziej senni, albo możemy mniej spać. Możemy robić różne rzeczy, które robimy z powodu obniżonego nastroju, zajadać, podjadać, oglądać stale telewizję, wyłączyć telefon, żeby nikt do nas nie zadzwonił. Pojawia się taka chęć izolowania. Więc jeżeli temu smutkowi, który trochę robi się takim główną emocją, towarzyszy właśnie obniżony nastrój, zmniejszona poziom aktywności, takiej chęci do życia, przyjemności,
robienia satysfakcjonujących rzeczy, pogorszenie się takiego biologicznego funkcjonowania, gorszy sen albo dużo snu i apetyt i w ogóle taki poziom energii, trudności z koncentracją do tego dochodzą, takie zniechęcenie i apatia. Jeśli to się pojawia, to jeśli to się pojawia, to samej osobie, która tego doświadcza, może być to bardzo trudno zauważyć. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że zaczynają pojawiać się myśli pewne. Ja tak mam, jestem do niczego, nic mi się nie uda, wszystko jest bez sensu. I dlatego to jest też bardzo szczególny moment, żebyśmy my jako bliscy, przyjaciele, rodzice, rodzeństwo, koledzy podeszli i zapytali, ej, czy wszystko jest okej? Żebyśmy potrafili zauważyć, dlatego że to mogą być sygnały albo depresyjnego nastroju, albo nawet depresji u młodzieży, dzieci czy u dorosłych. Więc to jest istotne, że nie każdy smutek jest depresją. Smutny nastrój, obniżony nastrój, smutek jest zupełnie normalną, bardzo potrzebną nam emocją, żeby pomóc układać sobie, doświadczać tego i przechodzić przez to, kiedy w życiu rzeczy nie układają się tak, jak chcielibyśmy i to jest smutne. Natomiast kiedy jest to tak jakby zaczyna być tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, że jest to takim jakby głównym sposobem odbierania, przeżywania świata i towarzyszą temu inne problemy, to jest sygnał, że należy sprawdzić. Okay? Należy sprawdzić, zorientować się, pomóc ocenić sytuację i być może skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jeśli dotyczy to naszego kolegi, koleżanki, tak, nie jesteśmy dorośli i nie możemy decydować, to jest też taki moment, że warto powiedzieć komuś dorosłemu o tym. Rodzicom, opiekunom, z troski. Nauczycielom. Komuś dorosłemu, do kogo mamy zaufanie. Chciałbym się o jeszcze jedną rzecz zapytać. Wydaje mi się, że żyjemy w kulturze, w której ogólnie smutek nie jest do końca mile widziany. Chłopcy czy chłopaki nie płaczą. To tak niesie no, pewna taka dewiza krajowa, że tak powiem. Albo właśnie trzeba być pozytywnie nastawionym do życia. Słyszę już ten głos nastolatka, który mówi: ej, przestań, daj spokój, jakby chill i w ogóle. Zastanawiam się, czy to, o czym ja teraz mówię, nie zaprasza nas czasem do tego, żebyśmy powstrzymywali smutek, żebyśmy go nie pokazywali na zewnątrz, żebyśmy go skrywali gdzieś tam głęboko w sobie, żebyśmy nie dzielili się tym, że pewne rzeczy są dla nas smutne, albo że pewne rzeczy i sprawy w naszym życiu nas smucą. Mhm. Pierwsze pytanie jest, czy zgadzasz się z tym, że to się dzieje? A drugie pytanie, jakie są tego konsekwencje? Co może się dziać z osobą, która nie pokazuje emocji, nie pokazuje smutku, nie dzieli się smutkiem, a go odczuwa gdzieś w skrytości serca? Mhm. Mistrzowskie pytanie. Bardzo ważne pytanie. Tak, odpowiadając na pierwsze, tak, tak się dzieje. Tak się dzieje i znowu możemy wrócić do tego, o czym mówiłam wcześniej, że obserwowanie emocji, doświadczanie emocji u innych osób, smutku, cierpienia u nas samych budzi pewne emocje i mając tego świadomość, często decydujemy się, żeby nie ujawniać swoich emocji. Oczywiście to jest też tak, że my mamy prawo ujawniać to, co czujemy, co myślimy tylko wtedy, kiedy chcemy. Tak, jakby jeśli wolimy coś zachować dla siebie, mamy do tego pełne prawo. Natomiast dużo łatwiej mówić jest o przyjemnych rzeczach niż o bolesnych, trudnych, niż o swoim obniżonym nastroju, odczuwaniu smutku. Dlaczego tak też jeszcze jest? Bo zobaczmy. Kiedy dzielimy się takimi trudnymi jakimiś przeżyciami, to w pewien sposób, tak jakby jak zwierzątka, odwracamy się na brzuch. Mówimy, nie jestem teraz taki silny, nie spływa po mnie to, co się dzieje, moja wrażliwość jest odsłonięta, łatwo mnie teraz zranić, a nawet coś mnie zraniło i jest to dla mnie bolesne. Czyli jest to pewien rodzaj odsłonięcia się. Dlaczego takim wyzwaniem? Bo nigdy nie mamy pewności, jak zareaguje ta druga osoba.
Być może mamy takie doświadczenia w przeszłości, że kiedy próbowaliśmy mówić, że jesteśmy smutni, to ktoś nas szybko pocieszał, ktoś nas przekonywał, że przesadzamy, ktoś nam trochę to prawo do smutku odbierał. Poza tym, tak jak mówisz, w kulturze naszej dużo więcej jest przykładów tego, żeby iść do przodu. Just do it. Bądź zadowolony, życie należy do ciebie. A czasami musisz jednak trochę zawalczyć. Nie? Czasami to jest trudne, bolesne, nie jest łatwe i dlatego znowu to przystanięcie, zatrzymanie się na chwilę i właśnie pokazanie, że jesteśmy gotowi, że słuchamy, zaproszenie do rozmowy, tym pytaniem choćby, ej, czy wszystko ok, jest sposobem, żeby umożliwić komuś podzielenie się, co z tym, jak przeżywa. Więc o ile zobaczmy, że kiedy ktoś odczuwa radość, to jakby uwielbia albo bardzo chętnie będzie się z tym dzielił, tak? Będzie mówił z prawej, z lewej, dzwonił, dzielił się. O tyle, jeśli ktoś odczuwa smutek, to pamiętają Państwo, co mówiłam, to tak jakby chowamy się bardziej do siebie. I wtedy bardzo ważne jest, żeby ta inicjatywa porozmawiania, zapytania, czy wszystko ok, zapytania, co się dzieje, wyszła z drugiej strony. O smutku, o bolesnych emocjach, o tym, że przeżywa się coś, co nie poszło po naszej myśli, nie jest takie, jakbyśmy chcieli, że mamy krytyczne myśli na swój temat, że nie widzimy za bardzo naszego miejsca w świecie, że jest nam trudno, że czujemy się nierozumieni. O tym jest bardzo trudno mówić. O tym można mówić wtedy, kiedy jest ktoś gotowy nas wysłuchać, kiedy nas ktoś zaprosi do tego i powie, widzę, że cierpisz, jestem przy tobie. Czyli rozumiem, że ta osoba musi się poczuć bezpiecznie, żeby móc o tym powiedzieć. Nie? I to jest takie znowu nasze zadanie, jako rodziców, przyjaciół, kolegów, takich, na których nam zależy, bliskich osób, że oczywiście nikogo nie można zmusić do rozmowy, ale często wystarczy powiedzieć, słuchaj, dla ciebie jestem, jak będzie gotowy, możemy pogadać. Często zamiast pogadać, możemy coś zrobić, przynieść kubek herbaty, zapytać, kiedy ostatnio jadłeś, przynieść coś do jedzenia, co mogę dla ciebie zrobić, może potrzebujesz w czymś pomocy. Jestem tu gdzieś blisko. To jest bardzo istotne, bo smutek, smutkowi towarzyszy niejednokrotnie wielkie poczucie osamotnienia. Wielkie poczucie osamotnienia. Ja trochę cię przekieruję w jeszcze jedno miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy dzisiaj, bo w tej naszej rozmowie w ogóle nie pojawiła się emocja złości. Nie pojawiła się frustracja. A wiemy, że w przypadku szczególnie nastolatków, u których obserwujemy obniżony nastrój, to wydaje się, że tam się ta złość jakoś wplata. I czasem wręcz, ciekaw jestem, jak to rozumiesz, jest tak, że widać głównie złość nastolatka, a ten smutek jest tam gdzieś głęboko ukryty. W kontekście mojego pytania pomyślałem, że może łatwiej jest złość pokazać, trudniej smutek pokazać. Ciekaw jestem twojego zdania. Tak, zadałeś pytanie i też od razu na nie odpowiedziałeś. Oj, przepraszam, Paul Lender. To jest cecha jakby takiego pogłębionego smutku, obniżonego nastroju i też wtedy, kiedy też na przykład mówimy o depresji u dzieci i młodzieży, że bardzo często pierwszą rzeczą, która wychodzi, jakby jest dostępna dla nas, pojawia się, jest złość, jest rozdrażnienie, jest taka drażliwość, są takie reakcje z jakąś domieszką agresji, krytyki, łatwe wpadanie w gniew, łatwe złoszczenie się, bycie poirytowanym, niezadowolonym ze wszystkiego, jakby, że nie jest tak, jak powinno być, tak? Proszę zobaczyć, jak łatwo to przychodzi od tego, kiedy powiem, no nie jest tak, jak chciałbym, do nie jest tak, jak chciałbym, nie? Jakby te emocje są pewnym sposobem na kontinuum znowu reagowania jakiegoś i bardzo łatwo przechodzą jedna w drugą. I dobrze powiedziałeś, znowu, w naszej kulturze złość jest dużo bardziej akceptowana, bo o czym świadczy, jeśli ktoś się złości? Jak jest postrzegany? Siła! Więc zwłaszcza, kiedy ktoś odczuwa smutek, może nawet rozpacz, i zaczyna myśleć i w ogóle myśli w sposób bardzo krytyczny. Jestem do niczego, nic mi nie wyjdzie,
i jeszcze inni będą mnie tak postrzegać, tak pewnie o mnie myślą, to dla niektórych osób właśnie sposobem radzenia sobie jest absolutnie niepokazanie tego. I niejednokrotnie te osoby, zwłaszcza młodzież i dzieci, które właśnie zachowują się w taki sposób, trochę nastają na granice innych, przekraczają granice, jakby walczą, okazują złość, gniew, tam bardzo, bardzo w środku, pod tymi różnymi warstwami chowającymi złość, która chroni przed zranieniem, jest bardzo dużo smutku i cierpienia. Ale jakby nie ma tarczy lepszej obronnej niż złość. Często jest tak, że dzieci, młodzież jakby nie wiedzą, jak sobie radzić, jak się pocieszać, jak sobie radzić ze smutkiem, zwłaszcza kiedy nikt naokoło nie jest smutny, tylko oni. Więc czasami też pojawia się złość na siebie samych, że czemu ja tak mam? Coś ze mną tak. I ta złość na siebie samego, złość na innych, że nie rozumieją, właśnie będzie taką reakcją. Bardzo, bardzo często się pojawiającą. Więc chociaż nie daję wskazówek, nie daję rad, ale mogę dawać wskazówki, nie dajmy się zmylić złości. Nie dajmy się zmylić złości. Zadajmy sobie pytanie, czy na pewno ta złość jest czymś ostatecznym. Czy tam pod spodem ta złość nie jest taką kolczastą skorupką na inne w tym kontekście. Podoba mi się to, to jak to przedstawiasz, nie? Że nie ma lepszej obrony niż złość. Złość świadczy o sile. A czasami wydaje się, że ja wyobrażam sobie, że niektórzy nie są, nie mają już możliwości przyjąć kolejnego bolesnego doświadczenia. Tak. I muszą bardzo się chronić, bo jeżeli jeszcze jednego dostaną, powiem, strzała, to dla nich to już będzie druzgocące i nie pozostaje nic innego, tylko się bronić. Dokładnie tak jest. Problem z tym jest taki, że na złość też będziemy często odpowiadać złością i gniewem. O ile kiedy ktoś jest smutny i nasz impuls jest, żeby go pocieszyć, to na złość bardzo często też reagujemy złością i odpowiadamy, jakby próbując to powstrzymać, ale też jakby ten ton głosu, reakcja jakby budzi to samo, zaczyna się odzwierciedlać w drugiej osobie i dochodzi do takiego jakby często niejednokrotnie walki, konfliktów i ten smutek po jednej, często po drugiej stronie zostaje niedostrzegany. I to jest chyba najsmutniejsze w tych historiach, prawda? Kiedy widzimy, że ktoś ma dużo złości i dostaje w zamian złość i te wrażliwe części, ja lubię mówić, że tam są te wrażliwe podbrzusza, one są w ogóle osłonięte, nikt ich nie pokazuje i nikt nie widzi swoich zranień. I znowu jakby to, co nam przychodzi, kiedy zauważymy takie sytuacje, kiedy zauważymy złość, takie zachowanie u osoby bliskiej, którą kochamy, która jest naszym kolegą, przyjacielem, zobaczmy, nic nie zaszkodzi, żeby znowu zapytać, ej, czy wszystko jest okej? Okay? Chyba coś nie jest okej. Okay. Tak? Jak ci mogę pomóc, albo jestem, albo opowiedz mi o tym. Tak? Trudniej jest, kiedy ta złość jest wymierzona jakby w drugą osobę, w jej zachowanie. Wtedy czasami jakby znowu nie radą, ale wskazówką, wtedy niejednokrotnie musimy sprawdzić, czy na pewno czas na rozmowę, wyjaśnianie sobie spraw jest teraz najlepszy. Może nie być. Lepszy będzie kłopoty, chwila oddechu i pozwolenie, danie trochę przestrzeni na emocje. Tak, to jest dla mnie też jakoś ciekawe, że można komuś, kto się złości, nie odpowiedzieć złością, tylko powiedzieć, wow, wszystko w porządku, jakby jest okej. A wcale nie trzeba, złością na złość reagować. Myślę, to, jakbym ja miał w ogóle podkreślać jakąś radę, to myślę, że to bym podkreślił, bo to jest w ogóle niezwykle trudne. Mało kto o tym mówi. A wydaje mi się, że czasem to jest game changer, powiedzieć komuś, kto się złości, rozumiem, czy jest okej, czy jest jakby jakaś sprawa, która cię
nurtuje albo czy stała ci się jakaś przykrość? Tak, to ja to tak jakby pewnie podsumowując już to na zakończenie dodam to, co powiedziałaś, game changer, ale w złości jakby powiem tak, jeśli ktoś jest smutny, to bardzo dobrze jest do niego zrobić krok do przodu. Ale jeśli jest, zaczyna się jakiś łańcuch, taki spirala złości, to tak naprawdę można zrobić krok do tyłu. To tak jak jest, jeśli jest pożar, to oprócz tego, że gasimy pożar lasu, tak, który trzeba polewać, gasić, to w którymś momencie robi się wycinkę drzew, robi się przerwę i już nie ma co się zapalić. Więc jeśli my zrobimy krok do tyłu w tym łańcuchu spirali złości, to jesteśmy w stanie zatrzymać pożar. Wycinka drzew jest bardzo nośną ilustracją. Tak. Tak. Chyba tak. Okej, to co ja biorę z dzisiaj, bo to na pewno to, że my w dość taki zniuansowany sposób rozmawialiśmy o smutku i o obniżonym nastroju. I chyba to, co ja biorę, to to, że jak człowiek myśli depresja, to można mieć wiele różnych rzeczy na myśli. Można na różne sposoby rozumieć, czym ona jest. Psychiatrzy ją rozumieją na swój sposób. Jak myślimy o obniżonym nastroju i o emocjach, to trochę dodajemy do tego obrazu też różne rozumienia. I w tym sensie jakoś dla mnie jest ważne, żeby ten obraz mieć taki szeroki. Tak. Depresja nie jest jedna, jest wiele twarzy tego, w jaki sposób ktoś jest smutny, w jaki sposób ktoś jest depresyjny, z jakiego powodu, co przykrego, co trudnego daną osobę spotkało, bo tych konstelacji są tysiące. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Okej, ja się myślę, że będziemy powolutku zmierzać ku końcowi. Zastanawiam się, czy chyba zrobiłem closing remark. Nie wiem jak ty, może ty miałabyś ochotę coś wieńczącego jeszcze zrobić. Nie, ja myślę, że tutaj się zatrzymam, bo podoba mi się też to, co powiedziałeś o tych wielu twarzach i chyba właśnie jakby to jest istotne i to chyba staraliśmy się przekazać o różnorodności emocji, o pewnym czymś jakby normalnym, czymś smutek, o tym jak go przeżywamy i dlaczego ważni są bliscy przy smutku, o tym, co może przykrywać smutek i jak może on być dla nas trudny i do przeżywania, i do towarzyszenia, i do komunikowania. I też o tym, że właśnie jakby nasilenie smutku jest jednym z bardzo istotnych wskaźników, że to może być coś więcej niż smutek, któremu potrzeba towarzyszenia i przestrzeni, że może być oznaką już trudności w zakresie swoich emocji, może obniżać jakość życia, może wiązać się z chorobą, z depresją. Tak? Ale to, co ważne, nie każdy smutek to jest depresja. Smutku nie należy się bać. Nie każdy to jest depresja. Natomiast depresja, jeśli jest, to bardzo trudno przejść przez nią samemu. I wtedy potrzebna jest pomoc. I to mogą, jakby w tym mogą wesprzeć bliscy, pomagając znaleźć na przykład fachowe miejsce. Sprawdziłem właśnie, czy dotarły do nas jakieś pytania i w sumie dotarło jedno. Wydaje mi się, że też fajne, chociaż już momentami chyba na nie trochę nam odpowiedziałaś. Ale może to byłby fajny closing remark. Jak powiedzieć przyjacielowi, że powinien sięgać po pomoc? Czy mamy jakieś refleksje czy wskazówki, co robić, czego nie robić? Jak przekazywać tą informację? Czy jak zachęcać kogoś do tego, żeby skorzystał z fachowej pomocy na przykład, albo żeby chociaż się dał skonsultować przez specjalistę? To jest bardzo dobre pytanie, bo czasami mamy z tym trudność. Myślimy, że możemy, nie wiem, przekroczyć czyjeś granice, albo że jeśli będziemy o tym mówić, to nastrój tej osoby się pogarsza. Ale przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, dlaczego chcemy to robić? I prawdopodobnie odpowiedzią na to pytanie jest, że zależy nam na tej osobie, że jest dla nas ważna. I od tego możemy zacząć ten komunikat. Jesteś dla mnie ważny, zależy mi na tobie, widzę cię.
myślę albo obserwuję, że przeżywasz coś trudnego. Czasami myślę, że jesteś smutny. Widzę, że cierpisz i bardzo chciałbym ci pomóc. Być może nie będę ci w stanie sam pomóc, ale może mogę ci pomóc znaleźć kogoś, kto to może zrobić. Tak? Może też tak kiedyś miałem i mogę ci powiedzieć, tak, byłem tam, miałem tak kiedyś i potrzebowałem pomocy. Wiele osób tak ma. I myślę, że to jest istotne, żeby zakomunikować, że widzimy tę osobę i jest ona dla nas ważna i chcemy, jesteśmy dla niej i możemy jej pomóc, znaleźć pomoc na przykład. Myślę, że to... Pomyślałam, że to co mówisz, to mówisz o tym, ten twój komunikat był ciepły, serdeczny, akceptujący i w żaden sposób, wydaje mi się, nie był to nacisk, ani nie było to wywieranie wpływu. No tak, bo gdybym powiedziała, wiesz, Bartek, ja myślę, że masz depresję, weźcie się, umów gdzieś do jakiejś przychodni. Ogarnij się. Chłopie, ogarnij się. To bym ci powiedział, spadaj. I dzięki, że to powiedziałaś, bo chyba pokazaliśmy różnicę znaczącą między tymi dwoma komunikatami. Często jakby kiedy nie wiemy, co zrobić, to potrzebujemy zwrócić się do siebie i zapytać jakby po co, dlaczego to robimy. To tam znajdziemy odpowiedź, bo jesteś dla mnie ważny. Gdybyś nie był ważny, to tego bym nie zrobił, ale jesteś ważny, zależy mi na tobie. I to jest coś, co mnie jakoś motywuje do tego, żeby z tobą rozmawiać. Mam większą szansę na to, że ktoś odpowie na. Tak, myślę, że tak. Okej, Magda, dobiliśmy do końca. Czas. Ten czas płynął jak szalony. Tak. Nawet nie wiem, kiedy to minęło. Było mi niezwykle miło z tobą rozmawiać. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za szansę takiej dyskusji. Mam nadzieję, że uczestnicy znaleźli coś dla siebie w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Jestem przekonany, że tak. Jestem absolutnie przekonany, że tak. Super. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Ja w tym miejscu jeszcze raz podziękuję Fundacji OSHI i Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie i podziękuję Magdzie Skuzie Singh za to, że była dzisiaj z nami. Następny webinar będzie też ciekawy, bo będzie o konfliktach w rodzinie. Będziemy rozmawiać o... Temat jest nastolatek kontra rodzic. Współpraca czy walka? Walka czy współpraca? Więc zapraszam bardzo serdecznie też na nasze kolejne spotkanie. Już dzisiaj zapraszamy na następne spotkanie. Super. Bardzo super. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiamy. Do widzenia. Do widzenia. Cześć.